Wow, Kate, spójrz, co to jest? Spróbuję włożyć tam rękę. Chyba zrobiła się czekoladowa. Tak, zgadłam. Co ty robisz, Mary? Nic swojej ręki. Ale jest bardzo smaczna, spróbuj. Z moją ręką też coś się stało. Dlaczego tak zwisa? To bardzo zabawne. Ja też chcę spróbować. To jest guma. Patrz, umiem puszczać balony. Niesamowite. Czekolada kontra guma do rzucia. Zobaczymy, kto wygra. Znam już odpowiedź na to pytanie. Zobacz, jaką mam fajną maszynę z czekoladowymi batonikami. Nie wiem, co wybrać. Jest tego tak dużo. A ja mam automat do gumowych kulek. Jest taki ciężki. Wow, jak tu dużo gumy. Bardzo mi się podoba. Żeby wyciągnąć gumę, trzeba przekręcić uchwyt. Spróbuję. Fajnie, to działa. Ciekawe, jak smakuje zielona guma. Przypomina jabłko. Szkoda, że w środku nie ma płynnego nadzienia. Ale i tak jest dobre. Mary, zobacz, jak rozciąga się moja guma. To takie zabawne. Po prostu super. Dlaczego nie spróbujesz innego smaku? To świetny pomysł, ale nie mogę przekręcić pokrętła. Chyba się zacięło. Daj mi spróbować. Masz rację, nie działa. Musi być jakiś sposób. Wydaje mi się, że maszynę można rozebrać na części. Spróbujmy. Mam nadzieję, że masz rację. Świetnie, udało się. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Mary? To dla ciebie. Częstuj się. A ja wybiorę smak dla siebie. A jeszcze lepiej, wezmę kilka naraz. Wow, to smakuje o wiele lepiej. Spróbuję wcisnąć do ust więcej gumy. Cieszę się, że ci smakuje. Dobrze, że nam się udało. Mam nadzieję, że moja maszyna również mi nie zawiedzie. Chyba muszę nacisnąć ten przycisk, żeby dostać batonika. Kurczę, nie działa. O, Twix! Masz sporo siły, dobra robota. Nie sądziłam, że to tak działa. Ekstra! Mam już dwa batoniki. Nie ma czasu na odpoczynek, jedziemy dalej. Coraz bardziej mi się to podoba. To bardzo ekscytujące. Jak tu wszystkiego dużo, nieźle to wyszło. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby zdobyć moje czekoladki. Teraz nadszedł czas, aby je zjeść. O mój Boże, jak apetycznie to wygląda. Czekolada po prostu rozpływa się w ustach. Jestem zadowolona. Spójrz, jak tu dużo karmelu. Dlatego właśnie kocham Marsa. A Twixa lubię za chrupiące ciasteczka. O tak. Możemy przejść do drugiej rundy. To jakiś rodzaj czekoladowego szaleństwa. Podoba mi się. Został tylko jeden batonik. Szkoda, że wszystko to dobre szybko się kończy. W maszynie już nic nie ma. No dalej działaj. Chcę więcej. Mary, jak się masz? Wszystko w porządku? Ta jej miłość do czekolady pewnego dnia ją wykończy. Dobrze, że ja umiem zatrzymać się w porę. Jak dużo gum. Aż trudno mi je policzyć. To coś niewiarygodnego. Spójrz, Kate, jaka piękna i delikatna czekoladowa konstrukcja. Boję się oddychać, żeby jej nie zburzyć. Ale trzeba tego spróbować, więc do dzieła. Masz rację. Wyszło super, nawet mi się podoba. Zniszczę to, co jeszcze zostało. I jeszcze troszkę. Gotowe, udało mi się. Nie było to wcale trudne. Bardzo ekscytujące. Teraz twoja kolej. Spójrz, mnie też się udało. Wspaniale. Myślę, że teraz możemy spróbować wszystkiego. Masz rację, nie traćmy ani chwili. Moja guma wygląda naprawdę fajnie. Uwielbiam różowy kolor. Takie miękkie i słodkie. Dokładnie takie, jak lubię. Nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję mojej czekolady. Też wygląda bardzo fajnie. Spójrz, jakie to delikatne. Tak łatwo się łamie. Bardzo mleczny smak. Mamy szczęście. Kate, wymyśliłam coś. Spodoba ci się mój plan? To genialne. Jestem z ciebie dumna. Zacznijmy jak najszybciej. Masz rację. Ja rzucam, a ty łapiesz. Dobra. Złapałam. A teraz się zamieniamy. Otwórz szeroko usta. Kurczę, nie mogę trafić. Co się dzieje?
Siedź spokojnie, Mary. To nie jest mój dzień, mam pecha. To takie irytujące. Za chwilę skończy mi się cierpliwość. Spróbujmy innym razem. Najwidoczniej masz problemy ze wzrokiem. Nie trafiłaś ani razu. Dobrze, że czekolada nie poleciała na podłogę. Nutella, co za szczęście. Uwielbiam krem czekoladowy. A ja mam gumę w tubce. No, też nieźle. Myślę, że wygląda to bardzo nietypowo. Jak pasta do zębów, ale jestem pewna, że smakuje inaczej. Miałam rację. To jest wspaniałe. Przykro mi, Mary, ale muszę pilnie coś przekąsić. Super, nie spodziewałam się takiej gumy. Chcę dokładkę. Muszę jeść jej więcej. Bardzo mi smakuje. Tubka jest już pusta, no nie wierzę. Co zamierzasz zrobić, Kate? Rozetnę ją. Jestem pewna, że w środku jest jeszcze guma, tylko nie mogę jej wycisnąć. Wiedziałam. Ale miałam świetny pomysł. To jest takie dobre, że nie potrafię wyrazić tego słowami. Czas, żebym ja spróbowała Nutelli. Ale jak ją otworzyć? Uff, udało się. Kurczę, kolejna przeszkoda. Dasz radę, Mary. Na szczęście okazało się, że miałaś rację. Spójrz na mój krem czekoladowy. Piękny, prawda? Tak, tylko nie machaj mi tym przed twarzą. Przepraszam, to z emocji. Bardzo się cieszę, że to dostałam. Nie mam wątpliwości, że jest pyszne. Widzę, że nic ci nie powstrzyma. Dobrze widzisz. Mary, jesteś cała w kremie czekoladowym. Oświeciło mnie. A gdyby tak połączyć nasze słodycze? Gumę i Nutellę. Możemy spróbować. Myślę, że wyjdzie coś niesamowitego. Trzymaj. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Jak na razie mi się podoba. Fajnie, czyli nasz plan działa. Postaram się nadmuchać gumę. Może wyjdzie czekoladowa. Tak, musimy to sprawdzić. No i jak, Mary? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Musiałam przebić twojego balona. Okazało się, że to świetna zabawa. Bardzo mi się to podoba. Możemy kontynuować. Oczywiście. Ten kolor naprawdę do ciebie pasuje. Kinder niespodzianka? No nieźle. A co to jest? Jakieś długie gumy. Jak fajnie zwisają. Bardzo mi się podoba. Nie traćmy czasu. Jestem gotowa, by spróbować moje czekoladowe jajka. Mam nadzieję, że w środku jest jakiś prezent. Ojej, są dwie połówki. Od której by tu zacząć? Myślę, że wybiorę tę, w której jest łyżka. Super, w środku jest zabawka. Wiedziałam, że w tym jajku jest prezent. Trzeba złożyć te części. Nie sądzę, żeby to było trudne. Ale uroczy miś. Ma nawet koronę. Prawie zapomniałam o innych zabawkach. Czas na spotkanie z nimi. Świetnie, to też wygląda całkiem nieźle. Pokaż mi, Mary. To dla mnie? Dziękuję. O mój Boże, pierścionek pasuje idealnie. Czas sprawdzić, co znajduje się w pozostałych połówkach jajka. Czekoladowe kulki z kremem. Super. Jakie to delikatne i bardzo przyjemnie chrupie. Idealne połączenie, jestem oczarowana. To super deser. Na szczęście masz ich więcej. Tak, pamiętam, mam szczęście. Myślę, że zjem je tak po prostu. Nie trzeba nawet używać łyżki. Jestem w tym dobra. No to teraz ja spróbuję moich gum. Od której by tu zacząć? Wybieram te. Jaka słodka. Dokładnie taka, jaką lubię. A żeby smakowały jeszcze lepiej, wezmę ich więcej. To odpowiednia ilość. Jaki bogaty smak. Dokładnie to, czego chciałam. Wygląda na to, że jesteś zachwycona. Spójrz, Mary, czy wyglądam jak ośmiornica? Tak, dokładnie tak samo. Niezła zabawa, chcę więcej. Uwielbiam moje gumy. Nawet teraz ta porcja wydaje mi się mała. Nie pomyślałabym, że tak dużo możesz zmieścić. Tyle właśnie potrzebuję do nadmuchania ogromnego balona. Przygotuj się, zaraz go zobaczysz. Wow, jest naprawdę duży. Może wystarczy.
Kate, słyszysz mnie? Robi się tu ciasno. Co za eksplozja! Ostrzegałam cię. Jak się masz? Wszystko w porządku? Co wolisz? Czekoladę czy gumę do rzucia? Czekamy na twoją odpowiedź w komentarzach. Masz czas na zastanowienie się podczas niefortunnych ujęć. To wszystko, do zobaczenia wkrótce.